Popołudnie Wnet. Tak, po 17 nam wypadł dzisiaj kącik ekonomiczny. W studio gość Zary Kazimierczak, prezes od spraw beznadziejnych Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Kiedy państwo będziecie strajkować? No, przedsiębiorcy raczej nie będą strajkować, nie mają na to czasu. I szybciej chyba zamkną działalność gospodarczą, niż podejmą jakieś takie formy tego typu. Które, ja nie wiem, no jakieś chyba wrażenie na rządzie jednak robią. Choć z drugiej strony patrzeć na te efekty, no to ten pan, jak się nazywa, nie jestem złośliwy, tylko... Od ZNP? Tak, Broniarz. Sławomir Broniarz, przewodniczący. Pan Sławomir Broniarz chyba przegrał już ten strajk, to znaczy wczoraj go przegrał, no bo te egzaminy się odbyły jednak. Z tymi taksówkarzami, no to chyba też rząd się, nie sądzę, żeby się cofnął, no bo to jednak jest kompletny absurd, że ktoś sobie wymyślił, że będzie miał taksometr. No że musi mieć taksometr, chociaż ustawa, która ma zalegalizować działanie Ubera, została przez rząd przyjęta i to chyba dobrze. Ale sensowna, no ona podnosi wymagania Uberowcom, obniża tamtym, także pytanie, czy opodatkuje ten podmiot skutecznie? Skutecznie podmiot nie tylko Uber, ale wszystkie inne podmioty opodatkuje podatek przychodowy, który propagujemy, a który jest jakiś z powodu nacisków doradców podatkowych, lobby prawniczego i lobby tych, którzy nie płacą podatków, nie może być wprowadzony. Nie ma innej drogi i dopóki nie będzie podatku przychodowego, to po prostu CIT dalej będzie płacił 70% CIT-u płaci 9 największych firm w Polsce, które są spółkami Skarbu Państwa. 64% w ogóle nie płaci, bo ma straty, a około 30% płaci jakieś minimalne grosze, czyli w ogóle. To się ma zmienić. Minister Czerwińska powiedziała, że teraz idziemy po CIT. Życzę powodzenia. To już wielu takich szło po ten CIT. To nie jest, to jest trochę dużo trudniejsza sprawa niż z VAT-em. Z VAT-em, no to tam akurat dostałem wczoraj wezwanie na komisję śledczą, więc będę mógł się podzielić z komisją, jak to z tym VAT-em było, bo my to obserwowaliśmy dość pilnie. A na kiedy będzie pan świadkiem? Jakoś w maju już tam nie. A to już na koniec pana wezmą, na podsumowanie. No właśnie, tak. To dobrze. Z Chetyną Atuskiem będzie pan zeznawał. No dobrze, ale... No ja byłem, ja i z Robertem Gwiazdowskim byliśmy osobami, które najbardziej alarmowały opinię publiczną w sprawie przekrętów na VAT-cie i jakoś nie znajdowaliśmy posłuchu zbytniego. To jeszcze do VAT-u wrócimy, ale ten CIT, no bo to jest jakaś jasna deklaracja minister Czerwińska, a za nią, albo odwrotnie, premier Morawiecki mówi, a za nim minister Czerwińska, co żeśmy w VAT-cie uszczelnili, to się już uszczelnić bardziej nie da. Teraz CIT to jest ten podatek, który sfinansuje nam piątkę Kaczyńskiego. Nie. Tego się po prostu nie da zrobić, no. To jest bardzo durny podatek, płaci go kto chce i dalej go będzie płacił każdy, kto chce. Może tam troszkę jakiś większy uzysk z tego będzie, bo powiedzmy firmy zaczną troszkę bardziej konserwatywnie do tego podchodzić, do księgowania tego, ale proszę pamiętać, że jeżeli chodzi o VAT, to była to działalność taka przestępcza, prosta. Tutaj nie mamy z działalnością przestępczą, tylko mamy do czynienia przynajmniej w 90%, a mamy do czynienia z optymalizacją. No bardzo proszę, jeżeli pani minister Czerwińska, życzę jej powodzenia, będzie w stanie powiedzieć, że ten proszek, który jest sprowadzany z Holandii, to on kosztuje nie tam 70 centów za kilogram, tylko 5 centów za kilogram, to niech ona to udowodni. No bardzo proszę, ja życzę powodzenia, powołania zespołu ekspertów, 3 lata badań, nie ma na to sposobu i trzeba przestać się łudzić, bo to jest... Proszek to proszek, ale cena rebrandingu na przykład. No tak, ale to już niewymierna usługa. No nie da się tego w moim przekonaniu zrobić. Troszkę więcej ściągną, bo firmy będą bardziej konserwatywne. Jedyne rozwiązanie, żeby płacili podatki, to jest podatek przychodowy, który jest nie do uniknięcia. Znaczy można go, tak jak VAT, uniknąć w sposób kryminalny, a innej metody nie ma na to. I to by spowodowało przychody od razu, o trzykrotnie by wzrosły, gdyby go wprowadzić. To by pozwoliło na przykład na obniżenie tego tragicznego podatku, który niszczy polską gospodarkę, czyli podatku od tych płac.
tak? Proszę pamiętać, że w Polsce praca jest opodatkowana jak wódka. No, trzeba to cały czas przypominać. Czy możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w formie jednoosobowej to jest poziom opodatkowania gorzały. No. A właśnie pani minister, jak podawała kilka dni temu Rzeczpospolita, znowuż minister Czerwińska zapowiedziała, że idzie weryfikować firmy jednoosobowe. Czy na pewno są firmami, czy przypadkiem nie są to osoby wypchnięte na samozatrudnienie? Taki komunikat z Ministerstwa Finansów wyszedł za sprawą dziennikarzy Rzeczpospolitej. No ja bardzo lubię panią minister, no ale widzę, że marzy się kariera kabaretowa jednak, no bo w jaki sposób ona chce to weryfikować? No stanie się pośmiewiskiem, będzie tysiąc różnego rodzaju sposobów, żeby to uniknąć. To jest tak miękka sprawa, że ludzie będą sobie nawzajem faktury wystawiać i co, dojdzie do takiej kompromitacji, jak doszło z tymi niby spółkami, gdzie jakiś sąd stwierdził, że to jest prawie działalność, prawie spółka, no to nie ma takich rzeczy w prawie. Potem te procesy będą przegrywane w Brukseli i polski podatnik będzie za to płacił. No i jak piszą dziennikarze Rzeczpospolitej, chodzi o to, żeby sprawdzać, jeżeli jedna firma co miesiąc wystawia fakturę tej samej firmie w tej samej wysokości, to znaczy, że nie jest to żadna firma, ja tylko po prostu... No to ja się umówię z panem i z pana szwagrem i będziemy sobie nawzajem wystawiać faktury i co wtedy pani minister Czerwińska zrobi? Proszę tego nie mówić, bo zaraz podsłucha CBA i będę miał przeszukanie w domu, ile mam faktur dla prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezarego Kazimierza, który jest gościem popołudnia wnet w studio Handel w Niedzielę. Tutaj państwo przegrali batalię. No to, że przegrali, to się okaże. No, przede wszystkim jestem bardzo zawiedziony tym, co zrobiło Ministerstwo Przedsiębiorczości i pani minister Emilewicz, którą wielokrotnie nawoływaliśmy do tego, żeby pokazała dane, bo dzięki jednolitemu plikowi kontrolnemu to pani minister, jak poprosił panią minister wcześniej, obie te panie ministry, tak, poprawnie tak będzie politycznie, panie ministry? To już wchodzimy na wody daleko poza tego genderyzmu, to już nie, po takich wodach nie żegluję. No nie wiem. Gdyby poprosiła panią minister Czerwińską, to by... Obydwie panie minister, jedna panie minister, drugą panią minister, to by zrobili tak, pyk, postukały trochę w klawiaturę i by wyszło wszystko. Ponieważ mają JPK i wiedzą dokładnie wszystko, co do centa. Ale ulubiona moja pani minister Jadwiga nie postukała, tylko napisała felieton i beletrystykę polityczną i jestem tym bardzo zawiedziony. Ale to samo zarzuca państwu, że te podmioty, które mówiły, że handel w niedzielę, zakaz handlu w niedzielę niszczy małe sklepy, także się nie odwoływały do twardych danych, tylko do jakichś spekulacji. Oczywiście, że się odwołaliśmy do twardych danych. Odwołaliśmy się do badań prowadzonych przez panią profesor Dominikę Mezołą na ten temat. Odwołaliśmy się do badań robionych przez BIMSODE, czyli renomowaną wywiadownię gospodarczą. Odwołaliśmy się do danych właścicieli rynków hurtowych, na przykład Bronisze, gdzie sprzedaje się gdzie właściciele małych sklepów zaczęli kupować około 25% mniej produktów. No to co, to Puszkin? I teraz od Puszkina kupują, czy jak? Odwoływaliśmy się do rynków hurtowych w innych częściach kraju, których właściciele nas poinformowali. Na jednym z nich na 5000, 2200 kupców złożyło wypowiedzenie. Przy czym my mamy dane jakby szczątkowe z takich dzielnic, z takich dziedzin. Natomiast pani minister Emilewicz ma dane prawdziwe, których nie chce ujawnić. Ja nie chcę ich ujawnić dlatego, jak podejrzewam, niecnie, że nie są one po myśli wicepremiera Piotra Dudy. Wicepremiera, a jak rozumiem, nieformalnie, a formalnie lidera Solidarności. Tak. No ale z drugiej strony, na logikę rzecz biorąc, to małych sklep, gdzie właściciel staje z radą, ma szansę, żeby nadrobić to, co mu wielkie sieci wyrwą w tygodniu. Nie, no my mamy te małe organizacje takie przedsiębiorców z różnych małych miast, między innymi z Białej Podlaskiej, którzy teraz napisali, no to na przykład taki właściwie ma 4 czy 5 sklepów, taki mały, za którym on ma stanąć, za którą ladą on ma tego dnia stanąć. Ja to słyszałem. Może sobie w losowaniu wybrać, że... Może rzucić kostką. Ja im dzisiaj to poradzę, żeby kostki sobie kupili i rzucali kostkami. Poza tym, no, jest dwóch wielkich beneficjentów. Jan Rakowski, pana kolega w prezesowaniu organizacją zrzeszającym przedsiębiorców. Nie, to jest... Jan Rakowski jest przewodniczącym organizacji kupców, którzy sobie nie radzą na rynku. Tak bym nazwał tą organizację. I chcą
pomocy, za pomocą ustaw, no tak, no za pomocą ustaw chcą sobie, sobie zagwarantować różnego rodzaju przywileje bo i ja tak to, żeby im biznes. Najgorzej straciły wielkie galerie i to one lobują za tym, żeby zlikwidować zakaz handlu w niedzielę. Nie wiem, kto lobuje. Rzeczywiście najwięcej straciły moim przekonaniem. Są cztery takie, najprościej, cztery segmenty handlowe. To są małe polskie sklepy, sklepy typu convenience store, czyli takie tam Carrefour Express, tam Żabka i tak dalej, stacje benzynowe, dyskontowe sieci, taki format, który się w Polsce przyjął, tam 300 metrów sklep i wielkie sklepy, te wielkopowierzchniowe. No i rzeczywiście jest dwóch wielkich stratnych na tym i to są polskie sklepy, małe i wielkie sklepy z dwóch powodów. I z powodu handlu w niedzielę i jednak drugi powód to jest taki, że Polacy pokochali ten format taki dyskontowy. Średnich sklepów. I czy polskie sklepy, jakie jest zagrożenie dla nich? No zagrożenie jest dla nich takie, że te dyskonty, one próbują kształtować zwyczaj kupowania zakupów raz w tygodniu. Czy w sobotę, tak, dokonywać, czy w piątek. No jak, i robią na ten czas gigantyczne promocje. To samo było na Węgrzech. No i jak tam wpadniesz do tego sklepu z tymi promocjami, jak naładuje te 20 wózków, to potem ma umiarkowaną możliwość, potrzebę kupowania w sklepu osiedlowym, mniejszym, ale z drugiej strony podkreśla się dane, że te małe sklepy od dziesięcioleci, od kilkunastu lat regularnie ich liczba spada. Teraz to przyspieszyło tylko, to prawda. Teraz to mocno przyspieszyło i w moim przekonaniu, znaczy główny powód, żeby tak jeszcze w ogóle, główny powód ciężkich losów tychże sklepów jest taki, że w sposób absolutnie bezmyślny i kretyński wpuściliśmy galerie do miast. Do centrów miast. Do centrów miast. Ja byłem teraz we Włoszech, byłem w Hiszpanii, akurat się tak złożyło w ostatnim czasie. Tam mnóstwo malutkich sklepów jest i w Polsce było identycznie, gdybyśmy nie byli kretynami i nie wpuścili. W Warszawie to chyba już niedługo po dwa na każdej dzielnicy będą te gigantyczne centra. No i tym nie tylko zniszczyliśmy ten mały handel w tych sklepach, ale również zniszczyliśmy tkankę miejską. Proszę się przejść Marszałkowską, czy proszę się przejść od ścisłego centrum, od Nowogrodzką, od Placu Trzech Krzyży. To jest po prostu dramat, co tam się dzieje. Są puste te storefronty, straszące. Po prostu zniszczyliśmy sobie miasta. Między innymi zniszczyliśmy handel i zniszczyliśmy sobie miasta. No i teraz płacimy cenę i jestem przekonany, że te małe sklepy, które się nie przekształcą w te convenience store takie, to zginą. To może nie ma co kruszyć kopia ten handel niedzielę, jego zostawić, żeby wicepremier Piotr Duda był szczęśliwy. No jeżeli działalność rządu polskiego i działalność polskiego parlamentu ma służyć szczęśliwości pana wicepremiera Piotra Dudy, to bezwzględnie należy zostawić, niech chłop się dobrze czuje. Ale to może nie tylko on się czuje dlatego dobrze, bo pracownicy czują się dobrze. Pracownicy, jego związkowcy jak my są szczęśliwi. Robiliśmy związkowcy jego na pewno bardzo są szczęśliwi, natomiast jak my robiliśmy badania, to najwięcej niezadowolonych z tego zamknięcia jest właśnie jeżeli się bierze wśród pracowników, to jest wśród pracowników handlu i z małych miast. To są dwie grupy najbardziej niezadowolone z tego zakazu. Natomiast co to tak do zasady, to jest taka bójka trochę o równych siłach, bo ani pan Bujara, ani ja nie możemy powiedzieć, że za nami stoi większość społeczeństwa, bo jest generalnie pół na pół, tak? Więc połowa popiera, połowa nie popiera, tak? I rządząca większość wyszła z tego w ten sposób, że nie cofnie ustawy, ale też jej nie nowelizuje, żeby zaostrzyć jej kształt i taki kompromis. Wybory to się bali wszystkiego. No dobrze, a państwo co zrobicie z tym handlem w niedzielę, po tym, kiedy rząd zadecydował, że nie będzie cofnięcie? Będziemy się dopominać dalej. Tak, to cały czas będzie trwało. No oczywiście, że tak. No dlaczego? No ja nie mówię, że tam to jest jakaś treść mojego życia. Ja nie wiem, jest takie opowiadanie Szynel Gogola, gdzie mu tam ukradli szynel i on szaleje, no to ja szalał nie będę, tak? Natomiast to nie znaczy, że ja tam się z tym pogodzę. No, jesteśmy temu przeciwni. Uważam, że jest to szkodliwa i zła regulacja i będziemy męczyć rząd i mu przypominać. No dobrze, a co słuchać w Polsce w Fair Play? A skąd ja mogę wiedzieć? No, Gwiazdowski jeździ po całej Polsce i mimo, że jest moim kumplem, nie ma czasu się ze mną spotkać na jakiś lunch od nie wiem jakiego czasu.
Czyli jeździ, a ty tam plotki w świetlicy słychać, że te podpisy zebrali, czy w świetlicy Wygląda wolności z tego, oczywiście. Co tam słyszałem, w świetlicy wolności ma być jakaś impreza integracyjna tam i chyba będą tam świętować właśnie zdobycie w Warszawie tych podpisów, czy tam nie zdobycie. No ja nie wiem szczegółów, wiem, że jeżeli chodzi o podpisy, to podobno jest dobrze. Podobno jest dobrze, ja starałem się dla Państwa znaleźć to spotkanie integracyjne, ale w tej chwili go nie odszukam. Tak, znaczy zapraszamy do Świetlicy Wolności. Zawsze. W gmachu. To jak już dzisiaj KCPZPR tutaj mówię. Byłem. Dzisiaj tutaj mówię, to dwie mogę, czy nie mogę? Tak, chyba pan najwyżej mnie już ukarzą karą finansową. Dwie tu ważne rzeczy wprowadziliśmy, natomiast w ubiegłym tego, w poniedziałek zaprowadziłem tam, nauczyłem młodzież robić chrzanówkę i będziemy podawać od własnej roboty chrzanóweczkę od soboty. Dobrze, nie mówmy, że to jest chrzanówka, bo to rzeczywiście możemy zrobić. To jest taki napój chrzanowy, woda z chrzanem. Aha, to taki możemy. Zdrowotny napój, a od dzisiaj podajemy pinchos, takie baskijskie kanapki. A poza tym pyszne. Szereg dobrych spotkań i debaty no, Nowej Konfederacji i inne ciekawe Więcej spotkania. Więcej już mnie nie zaproszą. Powiedział prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kazimierczak. Dziękuję bardzo za wizytę, panie Dziękuję. Prezesie. 17:32 minuty na zegarach. Za chwilę przechodzimy do kolejnych tematów, ale tak, bo teraz będzie Brexit, to zaśpiewajmy piosenkę po angielsku. Amy MacDonald, Slow It Down.